po meczu Elana Toruń Ruch Zdzieszowice. Przede wszystkim naszych gości, pan trener drużyny Ruchu Stanisław Wróbel, trener Elany Toruń pan Robert Kościelak, no i strzelec pierwszej bramki w tym sezonie Mariusz Dziewis. Tradycyjnie zaczynam od trenera drużyny gości. Bardzo poproszę kilka słów o tym pojedynku. Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych na tej konferencji. No, ja chciałbym może zacząć od tego, że nie weszliśmy w ten mecz na pewno tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, a jakżeśmy zakładali. Pierwsze 25 minut na pewno gdzieś tam poniekąd można usprawiedliwić chłopakom tę długą podróżą, bo jakby nie było, jechaliśmy 8 godzin prawie, że i to jednak to się odbywa, że im dalej w las, jak to się mówi, tym drużyna będzie lepiej wyglądała. No, dlatego założyliśmy sobie, żeby przez te pierwsze dwa kwadranse bramki nie stracić i dowieść korzystny rezultat do końca pierwszej połowy. Niestety stało się inaczej. Straciliśmy bramkę po dobrej, jakby nie było, akcji zespołu gospodarzy i fajnym uderzeniem w długi róg tutaj obecnego zawodnika. No, gdzieś tam poniekąd na pewno nasi chłopcy w defensywie nie zachowali się tak, jak powinni, no ale piłka nożna jest grą błędów, kto je popełnia i kto przeciwnik potrafi wykorzystać, to padają wtedy bramki. Druga połowa na pewno znacznie lepsza w naszym wykonaniu i tu szczerze gratuluję chłopakom za taką determinację i dążenia do zmiany tego rezultatu i to się udało. Też nie uszczegliśmy się błędów w drugiej połowie i takie dwie klarowne sytuacje sobie gospodarze stworzyli, no, na nasze szczęście akurat tutaj je nie wykorzystali. My też mieliśmy swoje jakieś tam, może nie stuprocentowe, ale sytuacje, więc myślę, że nic nie wymyślę tu nowego, jak powiem, że remis jak najbardziej chyba zasłużonym i sprawiedliwym wynikiem dzisiejszych zawodów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trener Robert Kościelak. Panie trenerze, jest pierwsza bramka w sezonie, jest punkt, jest radość z tego punktu, czy jest niedosyt może dlatego, że nie udało się dziś tutaj w Toruniu, aby zostały te 3 punkty? No na pewno byśmy się cieszyli, jakby te 3 punkty zostały u nas, ale myślę, że tak jak trener powiedział, wynik jest jak najbardziej sprawiedliwy. Oni mieli swoje szanse, mieliśmy swoje. Mecz naprawdę dużej walki, zresztą ciśnienie chyba z jednej i z drugiej strony bardzo duże, bo pod koniec meczu trenera chłopacy w obronie też tam cuda robili, wianki naprawdę, że tak samo u nas doświadczeni zawodnicy też parę błędów. No to wynika, wiadomo, że jesteśmy w tych rejonach tabeli, w których jesteśmy i każdy punkt cieszy, bramka na pewno cieszy. Cieszy przede wszystkim zaangażowanie chłopaków i próba grania w piłkę, tak? Graliśmy, uważam, te 20-30 minut. Może troszkę faktycznie zaspany zespół był trenera, no ale graliśmy, próbowaliśmy fajne akcje, kończyliśmy praktycznie, staraliśmy się oddawać parę strzałów, te strzały gdzieś tam dochodziły lub mijały tą bramkę. No musimy czekać, aż będzie 90 minut takiego meczu, może wtedy będziemy troszkę spokojnie ten mecz oglądali. Życzyłbym sobie tego, pracujemy dalej. Są ciężkie mecze dla nas praktycznie każdego życia, także chwała chłopakom, że oddali naprawdę dzisiaj masę serca, masę zdrowia. To dowodem nawet mali, że ten połatany gdzieś tam plecy go bolą, ale ciągnie to wszystko i za to mi chciałbym najbardziej podziękować, bo bez tego, na pewno trener to potwierdzi, nie ma w ogóle szans najmniejszych, żeby tutaj się utrzymać w tej lidze. Jeżeli nie będziemy wypruwali flaków przysłowiowych, to no oni starają się to robić. Za to im bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, trenerze. No i Mariusz Dziewis. Mariusz, jest ulga, spadł kamień z serca, bo wszyscy wam już liczyli te mecze, te minuty bez strzelonej bramki w tym sezonie. No i w końcu padła bramka i to po bardzo ładnej akcji. No tak. Oczywiście cieszę się ze strzelonej bramki, ale bardziej byłbym jeszcze szczęśliwy, gdybyśmy wygrali ten mecz. W ogóle to bym chciał z tego miejsca w imieniu własnym, jak i drużyny, podziękować kibicom za doping, bo wiemy, jaka jest sytuacja. Tych punktów jest mało, a mimo tego są z nami, kibicują nam i nas wspierają i bardzo dziękujemy za to. A co do meczu, to no szkoda, że nie dowieźliśmy tych 3 punktów, bo są bardzo nam potrzebne, ale myślę, że to był taki mały kroczek ku lepszemu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania? Panie trenerze, chciałem się spytać o Karola Lewandowskiego. No, dzisiaj zdecydowanie blady mecz w jego wykonaniu.
Ratuje go to, że jest młodzieżowcą, ale Rafał popis dobrze może zostawić. Znaczy Karol Lewandowski nie jest młodzieżowcą. A nie, przepraszam, faktycznie. No szczerze mówiąc, to mogę teraz powiedzieć, nie miał gdzieś w podstawie 11, miał gdzieś Karol popis, ale gorączkował przez te ostatnie 2-3 dni. Dzisiaj rano stwierdził, że jest na 70-80%, więc postanowiliśmy dać Karolowi szansę. Ja bym się z panem do końca nie zgodził. Uważam, że dla mnie jest też etap ewolucjonalny ważny, ten płaszczyzna ewolucjonalna. On naprawdę to, że nie wychodzi czasami. Gdzieś może za długo trzyma piłkę, wózkuje, traci ją, ale ile razy był do tej piłki, tak? Nie chowa się. To na tym mi teraz zależy, żeby chłopacy wszyscy chcieli grać w piłkę, tak? Żeby się nie bali tej odpowiedzialności, że muszą wziąć na klatę. Każdy z nich osobno i razem jako zespół. Jeżeli będziemy próbowali, możemy robić błędy, ale próbujmy i to będzie wychodziło może coraz lepiej, daj Boże. Także jeżeli chodzi o wracając do Karola, to nie do końca mówię, bym się zgodził. No, na pewno nie był to jego jakiś tam porywający mecz, ale miejmy nadzieję, że to były pierwsze kroki. Patrząc na pierwsze pół godziny, to tak trochę optymizm powiało. To zdecydowany optymizm przed tym Kaliszem, co? Miejmy nadzieję, że to się utrzyma, troszkę może w dłuższym wymiarze czasowym. Chociaż wiadomo, że zarówno trener Stasiu, czy moja drużyna, no mamy trochę inne cele, inaczej powiedzmy jesteśmy w tej chwili jakby zorientowani na tą grę, że no niestety gdzieś tam z tyłu głowy jest ta tabela i no, nie możemy sobie pozwolić na taką swobodną, luźną grę jak powiedzmy Kalisja, że każdy z nas będzie na pewno przede wszystkim uważał, żeby nie stracić z tym. Jeżeli my poprawimy, czy gdzieś tego kreta w końcu znajdziemy, który nam takie te bramki serwuje, tak jak dzisiejszą chociażby, no to może i w tym Kaliszu będzie, nie będzie najgorzej. Zobaczymy. Ale chyba było widać, co? Że drużyna, było widać, że drużyna mocno pragnie bramki, bo jak tutaj Mariusz strzelił, no to eksplozja radości już nie tylko na trybunach, tam ławkę chyba rozsadziło, co? No na pewno się cieszyliśmy, przynajmniej będziecie mieli o czym pisać. Cały czas teraz jedna bramka, jedna zobaczymy, obie jak najkrócej o tej jednej bramce. To jest jedna bramka, no fajnie, że strzelona. Hokejści z nas się nie będą przynajmniej śmiali. Szczerze mówiąc, życzę również zwycięstwa, chociaż remisu. No nie wyszły. Niestety, no niech pracują też jak nie.